Drewno jako budulec towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Architekci, projektując niesamowite budowle, wykorzystują je dla walorów użytkowych, ale też aby podkreślić szacunek dla środowiska oraz zbliżyć nas do natury. Technologią w pełni wykorzystującą właściwości drewna jest prefabrykacja, która wydaje się być odpowiedzią na potrzeby współczesnego budownictwa. Pozwala budować domy szybciej, taniej oraz w lepszej jakości w porównaniu do tradycyjnych metod. Znajdujemy się w przystajni miejscowości Podczęstochową, a dokładnie w zakładzie, który specjalizuje się w wykonawstwie i produkcji konstrukcji prefabrykowanych. Co to znaczy prefabrykowanych? A dokładnie wykonujemy ściany wewnętrzne, zewnętrzne, konstrukcję stropu i konstrukcję dachu jako gotowe elementy. Elementy prezentowanego ze mną budynku powstały na zakładzie produkcyjnym. Następnie zostały załadowane na samochody transportujące i tutaj na miejscu realizacji za pomocą dźwigu zmontowane przez naszych pracowników w ekspresowym tempie. Dlaczego stosujemy prefabrykację? Prefabrykacja zapewnia nam możliwość wykonania danego elementu w skali 1 do 1 w kontrolowanych warunkach, czyli na hali produkcyjnej. Dzięki temu my, jako firma, mamy możliwość przeprowadzenia pełnej kontroli jakości danego elementu na każdym jego etapie wytworzenia, a nie tylko na budowie, kiedy ten element przyjeżdża i jest gotowy do wykonania i montażu. Proces produkcyjny wygląda następująco. Na bazie projektu architektonicznego nasz inżynier wykonuje projekty branżowe i projekty warsztatowe. Później generujemy odpowiednie pliki, które są przetwarzane przez maszynę CNC i ta docina każdy element pojedynczo zgodnie z jego przeznaczeniem. Ważnym elementem jest to, że ta maszyna wykonuje pełną optymalizację budynku. To znaczy, że generujemy bardzo małą ilość odpadów przy wytworzeniu tego typu konstrukcji. Na bazie już gotowych i przeciętych elementów, które są ponumerowane, elementy te trafiają na stoły montażowe, gdzie zbijane są za pomocą odpowiednich szywek czy gwoździ. Mierzone są odpowiednie przekątne, długości. Także po raz kolejny ten etap kontroli jakości jest tutaj zachowany na zakładzie produkcyjnym, nie na budowie. Zaczynając produkcję prawie 30 lat temu, wyrysowanie budynku, jednego budynku, zajmowało mi powiedzmy 1,5 tygodnia. Teraz widzę, jaki wielki przeskok nastąpił, ponieważ ten proces skupił się na jednym dniu. Prefabrykacja ma swoje zastosowanie nie tylko w budownictwie jednorodzinnym. Dzięki wysokiej ochronie przeciwpożarowej sprawdza się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej czy w obiektach użyteczności publicznej posiadających złożoną architekturę. Zaletą naszych konstrukcji jest wysoka energooszczędność. To znaczy to, że użytkownik, który dysponuje taką inwestycją, ma niskie koszty eksploatacji budynku. Nasza firma zajmuje się wykonaniem projektów nietypowych i indywidualnych. Nie mamy gotowego wachlarza projektów, którym dysponujemy. Podchodzimy bardzo indywidualnie do inwestora. Budynek, który Państwo ze mną widzą, został zmontowany w zaledwie 3 dni ku ogromnemu zdziwieniu inwestora. Następnie przystąpiliśmy do prac wewnętrznych oraz wykonania instalacji. Jest to budynek, który ma powierzchnię ponad 250 metrów. W ostatecznym rozrachunku zostanie on oddany inwestorowi w stanie deweloperskim w okresie około 70 dni. Bardzo ważnym elementem budownictwa jest patrzenie z pryzmatu budynku jako produktu. W dzisiejszych czasach każdy, kiedy buduje swój dom, poszukuje 10, 15, nawet 20 podwykonawców, którzy sprostają danemu zakresowi, bo tylko w tym się specjalizują. W systemie prefabrykacji jesteśmy w stanie przeprowadzić inwestora przez cały proces inwestycyjny. Może skorzystać z naszych usług do pełnego stanu deweloperskiego. Przy budynku murowanym spotykamy jednego wykonawcę, który tak de facto posiada swój własny samochód, parę narzędzi i może nam wybudować dom. Kiedy rozmawiamy i wykonujemy budownictwo prefabrykowane, mówimy już tutaj o wielomilionowych inwestycjach w zakłady, linie produkcyjne, technologie.
Do tej pory wykonaliśmy już setki budynków na terenie całej Europy, a teraz i nawet świata. Nasze budynki można znaleźć w Australii i już niedługo w Stanach Zjednoczonych, nieopodal Nowego Jorku, gdzie będziemy realizować jako pierwsi w Polsce i jako prawdopodobnie nieliczni w Europie pierwsze budynki prefabrykowane. Mając za sobą tyle lat doświadczenia i pracy w tej branży, w tej technologii wykonywania domów prefabrykowanych, jestem mile zaskoczony postępem, jaki uzyskaliśmy w naszej firmie. Biorąc pod uwagę niewątpliwe korzyści wynikające z szybkości budowy oraz niższych kosztów eksploatacji, można spodziewać się, że ilość prefabrykowanych domów w Polsce będzie się zwiększać.